Dziś nasz świat stanął w obliczu największego wyzwania cywilizacyjnego. Niszczące żywioły. Kataklizmy anomalne. Nagłe katastrofy klimatyczne. Ich liczba gwałtownie wzrasta, a siła nieodwracalnie postępuje. Giną ludzie i zniszczone zostają miasta. Dlaczego my nie potrafimy sobie z tym poradzić? Oficjalnym celem międzynarodowych paktów i porozumień jest powstrzymanie zmian klimatycznych. Ale dlaczego klimat nadal zmienia się w katastrofalnym tempie? Dlaczego światowe media milczą na temat skali zagrożeń? Od jakich zagrożeń odwraca się uwagę ludzi? Katastrofa ekologiczna i wzrost CO2? Do jakich ekologicznych konsekwencji doprowadził bezmyślny konsumpcjonizm? Jaka jest prawdziwa przyczyna globalnych zmian klimatycznych? Nie ma dzisiaj nic ważniejszego niż informacja o tym, jak ludzkość może przetrwać i uratować naszą planetę. Czas powiedzieć prawdę, teraz, póki jeszcze mamy szansę coś zmienić. W dniu 4 grudnia odbędzie się międzynarodowa konferencja online Globalny kryzys. Czas na prawdę. Tłumaczenie symultaniczne na 100 języków. Zorganizowana przez wolontariuszy ze 180 krajów. Prawda oczyszcza. Prawda jednoczy. Prawda daje szansę na życie. Globalny kryzys. Czas na prawdę.